Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Za kilka dni, w czwartek 1 sierpnia, przypada 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Przypomnijmy ten heroiczny, a zarazem tragiczny zryw narodu polskiego fragmentem archiwalnego filmu dokumentalnego zrealizowanego w warszawskiej wytwórni filmów dokumentalnych. 31 lipca 1944 roku sowieckie oddziały pancerne wdarły się na przedmieście Warszawy. Pułkownik Chruściel, dowódca Okręgu Warszawskiego, wyraził opinię, że walkę o Warszawę należy podjąć bezzwłocznie. Dowódca Armii Krajowej, generał Tadeusz Bur-Komorowski, także uważał, że czas rozpocząć działania. Generał sądził, że Niemcy stracą kontrolę nad miastem, a Armia Czerwona wejdzie do Warszawy w ciągu tygodnia. Poparł go delegat rządu Jan Jankowski. Na podstawie tych ocen podjęto decyzję, że następnego dnia o 17 powstanie wybuchnie. Pułkownik Janusz Bokszczanin, zastępca szefa sztabu Armii Krajowej do spraw operacyjnych, pisał: wiara i pewność zwycięstwa były niezachwiane. Niepowodzenie nie było brane w rachubę i nie było żadnych przewidywań na wypadek przegranej lub przeciągania się walki. Pokładano nadzieję na szybkie zwycięstwo sowieckie i pomoc Zachodu. Generał Kazimierz Stosunkowski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych na Zachodzie, był przeciwny powstaniu. Jeszcze 29 lipca 1944 roku w depeszy do generała Bora-Komorowskiego pisał: w obecnych warunkach politycznych jestem bezwzględnie przeciwny powszechnemu powstaniu, którego sens historyczny musiałby z konieczności wyrazić się w zmianie jednej okupacji na drugą. Ocena sytuacji musi być bardzo trzeźwa i realna, gdyż omyłka może kosztować bardzo wiele. Płynęły 4 tygodnie walk w Warszawie. 4 tygodnie walk na barykadach i w gruzach, pod nawalą żelaza i ognia, nagą piersią, jak pieśń głosi, na strzale armatnie. 4 tygodnie samotnego, zawziętego boju na śmierć i życie. Wiem, że nie słów wam potrzeba, ani oklasków, jeno rzetelnej, realnej pomocy, której macie prawo żądać nie tylko od nas, lecz od całego świata. Wiem, że nie trzeba was namawiać do wytrwania. Wiem, że waszej woli nic nie złamie, waszej wiary nic nie osłabi, waszego ducha nikt nie ujarzmi. Wiem, że wy, fanatycy wolności, zwyciężycie. Mówią, że ta wojna jest bezideowa. Wasza walka zadaje temu klamp. Tak jak wy, walczy się nie o naftę, nie o zdobycze terytorialne, nie o światową hegemonię gospodarczą. Tak walczyć można tylko o to najświętsze, co ludzkość posiada. O wolność, o prawo, o sprawiedliwość społeczną i polityczną. Dla żołnierzy polskich na obczyźnie, walczących na wszystkich frontach, na lądzie, na morzu i w powietrzu, wasza walka jest dumą i natchnieniem. Dowódcy Armii Krajowej. Warszawa, 3 października 1944 rok. Żołnierze walczącej Warszawy. Dwumiesięczna walka nasza w Warszawie, będąca jednym pasmem bohaterskich wystąpień żołnierza polskiego, jest pełnym grozy, lecz jakże głębokim dowodem ponad wszystko mocniejszego dążenia naszego do wolności. Waleczność Warszawy jest podziwiana przez świat cały. Walka nasza w stolicy pod ciosami śmierci i zniszczenia, z takim uporem przez nas prowadzona, wysuwa się na czoło sławnych czynów bojowych przez żołnierza polskiego podczas tej wojny dokonanych. Dokumentujemy nią moc naszego ducha i naszego umiłowania wolności. I jakkolwiek nie udało się nam uzyskać militarnego nad wrogiem zwycięstwa, bo ogólny rozwój wypadków wojennych na naszych ziemiach nie układał się w ciągu tych 2 miesięcy dla naszej walki pomyślnie, to jednak te 2 miesiące boju o każdą 5 ulicy i mur Warszawy dokonały swego zadania politycznego i ideowego. Walka nasza zaważy na losach naszego narodu, bo jest bezprzykładnie ofiarnym wkładem żołnierskiego męstwa i poświęcenia w obronę naszej niepodległości.